Chwała wiecznemu Bogu, drodzy bracia i siostry. Siedząc tutaj obok, tak zaglądałem na salę i myślałem sobie, czyżby tak było dzisiaj jak w środę. Ale dobry Bóg włożył chęć, pragnienie do naszych serc, abyśmy byli na tym miejscu dzisiaj w większej liczbie. Chwała Mu za to. Bez Jego Bożej woli nic się nie dzieje. Znam pewne małżeństwo starszych ludzi, gdzie siostra już od wielu, wielu lat jest na wózku inwalidzkim i bardzo by chciała skłonić kolana przed Bogiem, a nie może. Nie jest jej dane. Dzisiaj to wielkie Boże miłosierdzie, że słońce wzeszło nad nami, bracia i siostry. Wierzę w to, że nie przyszliśmy tutaj dla tradycji, ale dlatego, aby mieć społeczność z żywym, świętym Bogiem. Alleluja! A Bóg mówi do nas ze swojego słowa: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Amen. Chwała naszemu Jezusowi. My dzisiaj na to miejsce przybyliśmy po to, aby problemy odleciały od nas. Nawet choroby, aby nas zostawiły, jeśli będzie Jego wola. My dzisiaj przyszliśmy na to miejsce, aby nie wyjść stąd takimi, jakimi przyszliśmy, bracia i siostry. My przyszliśmy do szpitala duchowego. I jestem lekarz, dla którego żadna diagnoza nie jest straszna. Dla niego żadna operacja nie jest możliwa. Dla Niego żadne złamane życie nie stanowi problemu, bo On wszystko zmienia. Alleluja! On daje nowe życie. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 2 rozdziale, od 20 wersetu do końca tego rozdziału, to jest 20-21 wersety, zapisał słowa. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecnie życie moje w ciele jest życiem we wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Alleluja! Chwała naszemu Bogu! Apostoł Paweł jako żywy człowiek, jako dobry pisarz, jako dobry nauczyciel, wszak tak wiele zostawił dla nas. On mówi, wiecie, na pierwszy jak gdyby wzgląd dla człowieka, powiem, niewtajemniczonego w Słowo Boże, mówi: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. No jeśli ukrzyżowany, to martwy. Samo przez się rozumie. Bracia i siostry, myślę, że każdy z nas wie, że nie chodzi tu o fizyczną śmierć. Ale apostoł Paweł mówi, że kiedy jestem z Chrystusem ukrzyżowany, żyję już nie ja. Nie jest to proste w życiu chrześcijanina. Każdy z nas doświadczył wielu pokus, doświadczeń w swoim życiu. Wiele bitew stoczył z wrogiem, z jego wrogim wojskiem. I jest złoty środek ku temu, o czym mówi apostoł Paweł, aby żył w nas Chrystus. A czytając Słowo Boże, zauważam, że kiedy żyje w nas Chrystus, to o ile dobrze pamiętam, Ewangelia Marka, jeden z pierwszych rozdziałów, mówi, że zebrało się tak wielu ludzi, że się przed drzwiami pomieścić nie mogli. Pan Jezus Chrystus wszedł do pewnego miejsca, do pewnego domu, a ludzie lgnęli do Niego. Czytając dzisiaj to słowo, zastanawiałem się: Panie, i myślałem sobie, jeśli będzie żył we mnie Chrystus, ja nie będę czuł się samotny. Jeśli On będzie w moje miejsce, jeśli On przyniesie swoje uczynki,
które dał nam jako wzorzec chodząc po ziemi, bracia i siostry, nasze sale będą pełne. Nasze domy będą pełne gości. W naszej pracy będziemy otoczeni przez ludzi, którzy będą widzieć w nas Chrystusa i będą zadawać nam przeróżne pytania. Aleluja! Jest warunek do spełnienia i wcale nie prosty warunek. Jeśli swoimi siłami chcemy to uczynić, mianowicie ukrzyżuj się z Chrystusem. Jest takie pojęcie ascetyzm. Ludzie na przestrzeni wieków, dziejów ziemi, szukali w jaki by to sposób przypodobać się Bogu, przypodobać się Twórcy. I jest wielu znanych ascetów, jak Franciszek, Szymon Słupnik i inni, o których wiecie, nawet w szkole nas uczono. Ale Bóg daje proste rozwiązanie. Nie musisz mieszkać na słupie jak jeden z tych ludzi. Nie musisz mieszkać pod schodami. Ale apostoł Paweł mówi, że ukrzyżuj się z Chrystusem, wtedy otrzymasz nowe życie. Będziesz żył. Nie ja będę żył, nie Szymon. Nie ten człowiek, nie ten łobuz, który w świecie tak wiele zła zrobił, tak wiele łez przysposobił swoim rodzicom, ale żył będzie w Chrystus. Jeśli pójdę na Golgotę i pozwolę rozpiąć swoje ciało razem z Nim. Słowo Boże mówi, abyście składali swoje ciała, ciała bracia i siostry, jako ofiarę świętą, żywą, miłą Bogu. Aleluja! Nasze ciało możemy złożyć w ofierze. Nie nasze życie, nie. To jest, rozumcie mnie dobrze, fizyczne życie. Bóg nie wymaga od nas tego, abyśmy pozbawiali się życia, czy inne straszne rzeczy robili. Nasze ciało złożyć w ofierze. Dzisiaj, wiecie, brat stał i usługiwał na temat wspólnoty ze światem, na temat tego, czego doświadczył. To jest jedno ze wielu składowych tego, że powinniśmy poświęcić się dla Pana, nawet w ten sposób unikać miejsca takiego, w którym moglibyśmy być kuszeni, albo może nawet można by o nas źle powiedzieć. Wiecie, przychodzi mi na myśl, nie wiem dlaczego już drugi raz wraca w tej społeczności, mieliśmy takiego brata, który w sprawach właśnie tego, wiecie, alkoholu był bardzo liberalny. I usługiwał, i Biblię czytał, i wykłady robił. Ale przyszedł czas, kiedy zadzwonił do mnie, żeby porozmawiać, dosyć często to robił. I powiem wam, odczułem, że nie jest w stanie trzeźwości w takim, jakim powinien być. Przyszedł czas później, kiedy Bóg objawił namacalnie i jawnie, że jest tam ten problem. I wiecie, musiałem porozmawiać jako młodszy ze starszym, nie było lekko, ale powiem wam, poraziła mnie lekkomyślność człowieka, który za Panem nie 5, nie 10 lat szedł. I powiedział mi takie słowa, które mnie bardzo zastanowiły. Mówię to dla was jako takie ostrzeżenie i mini świadectwo, nawiązując tutaj do słów brata i do tego, że my naprawdę powinniśmy uważać. I wiecie, ten biedny człowiek, już go nie ma. Zmarł na raka wątroby. Nie wiedzieliśmy nawet, że choruje. Nie przyznał się, nic nie powiedział. Nie ma go. Ale kiedy zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, on powiedział mi takie słowa, które z ust chrześcijanina nie spodziewałem się usłyszeć. Mianowicie, wiesz, ja biorę dużo leków, dużo tabletek, mam wiele chorób. I mówi, kiedy tabletki żadne nie pomagają przeciwbólowe, ani inne, to ja sobie naleję do szklanki, wypiję i czuję się lepiej. I wiecie, mnie nawet młodego chrześcijanina, no młodego już ponad 10 lat, w tamtym czasie szedłem za Panem, to poraziło.
I mówię takie słowa: jeśli to się Bogu nie podoba, to niech mnie uwolni. Bracia i siostry, jeśli ja wiem, że Bogu się nie podoba, ja powinienem się starać ukrzyżować swoje ciało i poprawić swój świecznik, aby nie było za późno. Nie wiem, w jakim stanie odszedł z tego świata, ale długo się Jenaszu nie pocieszył życiem. Przykre i bolesne, że dzisiaj chrześcijanom trzeba mówić, że dzisiaj brat stał i mówi to, co powinniśmy wiedzieć. Ale Słowo Boże mówi: przez ciągłe przypominanie, przez ciągłe przypominanie, bracia i siostry, my poprawiamy się, słyszymy. Czasem wydaje nam się za dużo już tego. Ale przemawia to do naszej podświadomości, świadomości, do naszego sumienia. My często, wiecie, wzburzamy się. My często sprzeciwiamy się, jak to tak. A Słowo Boże mówi: pijacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Amen! I przyjaźni się z człowiekiem, który chodzi do zboru innego. I mówię mu radykalnie: nie można. On mówi: ty miałeś problem z tym, to nie możesz, ja mogę. Bracia i siostry, jeśli Biblia mówi, a jak określić, kiedy ja jestem już pijakiem, jak Biblia mówi, czy uzależniony, kiedy? To nie wtedy, kiedy już domu nie ma, kiedy już złotówkę prosi, bo to już jest końcowy stan, a zaczyna się pomału. Drodzy, Bóg przez apostoła Pawła mówi: ukrzyżuj się. Jeśli pragniesz Bożego działania w swoim życiu, rozepnij się za ramiona jak Chrystus na Golgocie. A wtedy zmieni się diametralnie moje, twoje życie i żyć będziesz nie ty, nie ja, nie moje problemy, nie z alkoholem, nie z pożądliwością cielesną, nie z pokusami, ale Chrystus będzie miał sprawę przeze mnie z tym wszystkim. Alleluja! Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Zwycięzca przyszedł do mojego życia. A jeśli zwycięzca, to wiecie, dobrze mieć kogoś, kto poręczy za ciebie, kto wstawi się za tobą w twojej pracy. Za nami stawia się Wszechmogący Bóg. Alleluja! Wszechmogący Bóg nazywa nas dzisiaj po imieniu. Ja was nie znam. On was zna. On zna nasze uczynki. On widzi mnie w moim domu, w moich relacjach z moimi dziećmi, z moją żoną. On widzi mnie w mojej pracy. On widzi mnie dzisiaj na tym miejscu. On widzi ciebie, bracie i siostro. Nie możesz się przed nim ukryć. Ale wiedzmy o tym, że zależy mu na naszym zbawieniu i jeśli będzie trzeba. Dzisiaj to nie jest popularne, ale 23 psalm mówi: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Pięknie, na niwach zielonych pasie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Ale tam dalej pisze: laska Jego, kij Jego mnie pocieszają. Powiedzcie mi, jak może kij pocieszyć człowieka? Nawet jeśli bym dostał, nie wiem, chyba że złoty bym dostał jakiś kij czy laskę, to może tak, no materialnie ma bardzo. Ale wiecie, jeśli pasterz owieczkę pogania, to jest pocieszenie, mówi Dawid. Nie taki jak ja człowiek, nie taki jak my, prorok Boży. Zobaczcie na Dawida, całe swoje życie, swoje upadki i wzloty duchowe on zapisał w Słowie Bożym. Dla nas my dzisiaj czytamy, że z Berszebą co zrobił. My dzisiaj czytamy, jak postępował. Nie wstydził się tego. Był mężem według serca Bożego. Bogu się to podobało. Zaręczam wam dzisiaj, że jeśli my w swoim życiu zdecydujemy się i twardo powiemy: Panie, tylko Ty, żyć będzie Chrystus w nas. Alleluja! A jeśli będzie żyć w nas, to będzie działać przez nas. Alleluja! Ten to Duch wespół z Duchem naszym będzie świadczył, że dziećmi Bożymi jesteśmy, bracia i siostry. Czy Bóg się zmienił? Dzisiaj brat
przed nabożeństwem modlił się: Panie, Ty wczoraj, dziś i na wieki Ty sam jesteś. I amen, i tak jest. A czy tak jest w moim życiu, czy tak jest w Twoim życiu? Czy byle problem, ja się rozczarowuję i nie mam siły, wiecie? Nie dziwię się na początku drogi. Pamiętam, też z kolegami lubiłem pochodzić, różne rzeczy robić. Nie miał odwagi powiedzieć, kim jestem. Pewnego dnia pomodliłem się, otwieram Słowo Boże, a Biblia mówi do mnie prosto i jasno: nie zapalają świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. Bracia i siostry, my jesteśmy listem, który ludzie czytają. W pracy, w domu, wśród sąsiadów naszych jesteśmy listem, nie ukryje się nic. Nie może ukryć się miasto położone na górze. Ale jeśli miasto jest położone na górze i w nocy nie ma światła, to nikt nie wie o jego istnieniu. Choćby kilometry nad ziemią było. Ale jeśli ja zabłądzę, jeśli ja potrzebuję pomocy w górach i widzę, że schronisko się świeci, cokolwiek małego, czy latarnia morska u brzegu, jeśli ja widzę, ja idę tam, bo wiem, że tam jest życie. Tam jest życie, tam ktoś musi być, bo samo z siebie się nie włączyło. Chociaż dzisiaj zautomatyzowane jest wszystko i różnie można rozwiązać to. Obecnie życie moje, mówi Paweł, w ciele, życie moje w ciele, takie jak wasze, jak moje życie, które prowadzimy, praca, dom, zgromadzenia. Apostoł Paweł mówi, że to moje życie i porównajmy się do niego, jak wygląda moje. Jest życiem, wierzę w Syna Bożego. Alleluja. Pan Jezus Chrystus, kiedy przeklął drzewo i później podeszli do Niego i zdziwili się, że tak szybko uschło, powiedział do nich znamienne słowa. W jednym z przykładów jest napisane: miejcie wiarę Bożą. Gdybyście mieli wiarę, to nie tylko to, co się zdało z tym drzewem się stanie, ale powiedzielibyście tej górze: przenieś się stąd i rzuć w morze i stanie się. Bracia i siostry, czy my wiemy, jak wielki potencjał Bóg dał dla swojego narodu, dla swojej oblubienicy? Czy my wiemy, z jakiej mocy możemy skorzystać nawet w naszych codziennych sprawach? Jeśli Ojciec mój jest władcą wszechświata i stworzył to wszystko. Jeśli Ojciec mój posłał swojego Syna za mnie i za ciebie, abym dzisiaj mógł być tutaj i nazwać się dzieckiem Bożym, bracia i siostry, możemy korzystać z dobrej ojcowskiej dłoni, porady, ze wszystkiego. Wszak dzieciom się to należy. Apostoł Paweł mówi, który mnie umiłował i wydał siebie za mnie. Bracia i siostry, ile byśmy byli gotowi zapłacić za to, żeby uratować komuś życie? Obcemu. Kogo nie znamy, ale może usłyszeliśmy historię i powspółczuliśmy dla tej osoby. A wiecie, drodzy, my z narodu pogańskiego, ludzie, którzy tak naprawdę na początku, kiedy Bóg rozmawiał z Abrahamem, całkowicie nie mogli wiedzieć i nie mieli prawa, że przyjdzie kiedyś wielkie zbawienie. Chociaż później apostoł Paweł tłumaczy to, w jaki sposób przyszło do pogan, ale Bóg w swoim miłosierdziu, jak gdyby zostawił swój wybrany naród i przyszedł dzisiaj do nas, do Polaków. Dzisiaj On sobie chce nas mieć na własność. On dzisiaj chce mieć z nami społeczność. Wiecie dlaczego? Bo w Słowie Bożym mówi: ja uczyniłem dla ciebie wszystko. Tak bardzo cię umiłowałem, nie wiem, Marcinie, Piotrze, Pawle, Katarzyno i każde inne imię można tam wstawić, że posłałem swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
I nie jest to pusty frazes, który możemy cytować, znając go na pamięć. Ale tam jest moc i siła Ducha Bożego, aleluja, która ma władzę wzbudzić grzesznika z umarłych, bracia i siostry. Widziałem narkomanów, widziałem uzależnionych ludzi bezdomnych, którzy stawali się dziećmi Bożymi, którzy wstawali potem i z mocą Bożą mówili, jak wielkie rzeczy uczynił im Pan. Aleluja! Mój i Twój Bóg, drogi bracia i siostro, chwała Mu za to. On dzisiaj wymaga od Ciebie, ode mnie świętości. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jaki alkohol, jaki brud, bracia i siostry, jaki flirt. Nie ma prawa tego być w naszym życiu. W naszym życiu jest pielgrzymowanie we wierze w Syna Bożego. Aleluja. Dzisiaj my mamy zadanie od Boga, rozkaz ukrzyżować swoje ciało i złożyć je na ołtarzu. A Bóg dobry z nieba spoglądnie na nas i powie, zaiste prawdziwie, to dziecko moje, ono pragnie ze mną bliskości. Dla niego jestem więcej wart niż pożądliwości tego świata, niż to, co świat oferuje. Ja idę do Niego i będę z Nim wieczerzał. Aleluja! Rabi mój wierny nauczyciel, bracia i siostry, Bóg jest wielki. On jest dobry dla nas. On dzisiaj jest gotowy podejść do Ciebie i do mnie i wyposażyć Cię w swoją łaskę, w swoją moc i żyć we mnie i w Tobie, aby światło Ewangelii, ono rozpościerało się nad cały Wrocław, nad cały nasz kraj, by ludzie poznawali świętą Bożą siłę i moc. Aleluja! Chwała naszemu Bogu. Niech będzie On uwielbiony. Niech usta nasze nie milczą dzisiaj. Niech wznoszą pieśń chwały dla Boga naszego. On wszystko dla nas uczynił, bracia i siostro. A ile my czynimy dla Niego? Ile ja dla Niego poświęcam czasu? Jak ja żyję w swoim życiu? Może ja, wiecie, flirtuję ze światem i myślę, o, ja się modlę innymi językami, Bóg jest jeszcze ze mną. Spotkałem kiedyś młodego człowieka, z którym rozmawialiśmy na temat chrztu Duchem Świętym. Mówi, Szymon, powiedz mi, ja nie jestem ochrzczony Duchem Świętym. Ja nie mówię innymi językami, ale mówię z innymi braćmi, którzy przeżyli to. My siadamy, mówi, przed telewizorem, przed komputerem i oglądamy filmy. I mówi, po takim filmie ja modlić się nie mogę, a oni się modlą innymi językami. Ja miejsca sobie nie mogę znaleźć, a oni się modlą innymi językami. Mógłby podejść z innej strony. Przecież nic się strasznego nie stało. Widzę, że nic strasznego nie zrobiliśmy. Dalej Duch Święty jest na nas. I wiecie, przyszło mi takie jakby wytłumaczenie, taka myśl. Mówię, drogi bracie, dziękuj Bogu, że On przemawia do Ciebie bezpośrednio, a za nimi musi Duch się wstawiać. Za tymi biednymi grzesznikami Duch się musi wstawiać. Ale przyjdzie czas, kiedy czara przeleje się goryczy. Jeśli będą nadal tak robić, to Duch Święty może ich opuścić. A wtedy kto wstąpi się za nimi, za tymi, którzy podeptali Ducha Łaski i zbezczyścili krew przymierza? Straszny to stan, mówi jedna z pieśni, gdy opuszcza Cię Pan. On nie chce opuścić. Słowo Boże mówi, że wasze czyny jest tym, moje czyny są tym, co zasłania Boże oblicze, co czyni mur ścianę. I my chodzimy na zgromadzenia, modlimy się, mówimy chwała Bogu, aleluja. Ale rozmawiamy i zauważamy, że pracy Bożej, tej, która była w dziejach apostolskich, której, o której może być słyszymy w innych krajach, jest, nie ma pośród nas. I wiecie, wtedy ja biję się w piersi i mówię, moja wina. Moja wina, bardzo wielka, bracia i siostry. Że ja nie stoję na swoim miejscu. Że moi bracia nie są na swoim miejscu. Że my słuchamy tego i już przyzwyczailiśmy się, że ganią mnie.
Zwracają mi uwagę, ja już się robię twardy i oporny. Ale dzisiaj sam Jezus przemawia do mnie i do ciebie i mówi: ukrzyżuj swoje ciało z Nim. Kiedyś miałem duży problem, byłem młodym człowiekiem, nawróciłem się i wiecie, wielkie pokusy przyszły do mojego życia ze strony płci przeciwnej. Szatan posyłał takie osoby, które po prostu miały za zadanie zwieść, zniszczyć życie. Ale Bóg był dobry. Bóg był miłosierny. I Bóg zachował i dał zwycięstwo. Alleluja i chwała Mu za to. Kiedy brakowało sił, prosiłem, aby modlono się o mnie. Kiedy myślałem, że nie ustoję, nie wytrwam. Pokus godzin ciężkich, to naród Boży stawiał się i Bóg wysłuchiwał. Ale jeśli bym zachował dla siebie, jeśli mówił, że wszystko jest dobrze, ja dam radę, nie wiem, gdzie bym dzisiaj był i co by się stało z moim życiem, a grzech był blisko. A upadek był blisko. Bracia i siostry, dzisiaj świat nie ma skrupułów. Dzisiaj my zaczynamy ze światem flirtować. To sobie wezmę, bo to nie jest złe. Tamto sobie wezmę, troszkę tutaj szampana, troszkę może z kobietami, z mężczyznami. I nie wiemy, że jesteśmy już na przysłowiowym haczyku. I diabeł ze wszelkich sił będzie starał się nas wyciągnąć. Jak rybę z tej zbawiennej dla niej wody, gdzie ona długo na brzegu nie trzyma. Bóg jest dobry. Łaska Jego jest dla Jego narodu. Chwała Mu za to. Niech będzie Jego imię uwielbione i wywyższone. Niech doda nam sił trwać w Nim, bracia i siostry. Bez względu na przeciwności. Bez względu na to, co by się stało. Panie, jestem Twój. Panie, wybaw mnie. Panie, daj mi siły. I On przygląda się nam. Biblia mówi, nie położy na nas więcej, niż możemy unieść. I więcej jeszcze mówi jeden z apostołów, te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Doświadczenia. Bo czasem, wiecie, pokusy przychodzą troszkę z naszej winy, często. Dajemy powód. I one są, a później krzyczymy, Panie, zbaw, Panie miły. Mówię to z przeżycia, z doświadczenia. Ukrzyżujmy swoje ciała. Bóg jest dla nas dobry. Bracia i siostry, kiedy by powiedział prezydent naszego kraju do nas, zadzwonił i powiedział, jeśli ktoś będzie wam dokuczał, jeśli będzie was chciał sądzić, jeśli będzie chciał wam odebrać jakieś prawa, ja stoję moim imieniem za wami. Ja gwarantuję ci, że stanę w twojej obronie. A dzisiaj mój Jezus stanie za mną. Dzisiaj mój Jezus mówi, ukrzyżuj się, a ja będę w twoim życiu prowadził. A jeśli Jezus będzie prowadził, nie zaprowadzi mnie do baru. Jeśli Jezus będzie mnie prowadził, nie zaprowadzi mnie na samotne spotkanie. Jeśli Jezus mnie będzie prowadził, On nie zaprowadzi mnie do internetu, żeby oglądać brud i nieczystość. A Jezus przyprowadzi do mnie ludzi. A Jezus da mi braci i siostry. A Jezus będzie przelewał się przeze mnie i będzie czynił swoją pracę. Panie, nie moja, lecz Twoja wola. Sam Syn Boży dał nam przykład. Wiecie, kiedy Go ukrzyżowali, kiedy On wisiał na krzyżu, przybity, On nie chciał stamtąd stąpić. Bluźnili przeciwko Niemu. Urągali Mu, nawet łotr Mu urągał. Hej, ty stąd z krzyża, po co ci to? Po co się umartwiał będziesz? Co ty, jakiś bardziej święty jesteś? Ale on wiedział, że godzi wypełnić się wszelką sprawiedliwość i misję, którą dał mu Ojciec. Alleluja! Pochowali go! Trzeciego dnia zmartwychwstał, bracia i siostry! My zmartwychwstaliśmy razem z nim.
W duchowym świecie przyjdzie czas, że i w fizycznym. Będziemy mieli dział z Nim, aleluja! Na niebiosach, na obłokach Jego Kościół spotka się z Nim, aby już zawsze być z Panem. Chwała naszemu Jezusowi! Chwała naszemu Panu! Niech będzie teraz i po wieczne czasy. Amen.